Jedna rzecz dla studentów i absolwentów, która też bezpośrednio łączy się z osteopatią. Jeżeli ktoś wyraża chęć, pragnienie współpracy na poziomie naukowym, ma jakiś pomysł albo chociaż samą chęć pracy, wykonywania badań naukowych i potrzebuje pomysłu, służę pomocą. Zapraszam na stronę naszej szkoły. Wchodzicie na zakładkę koła naukowego, tam jest kontakt do mnie. W bezpośredni sposób możecie się kontaktować ze mną. Umawiamy się na cokolwiek sobie tylko życzycie, dobrze? Ja jestem bardzo otwarty. A widzę, że tutaj grupa świntuchów siedzi chyba. Ja jestem praktykiem. Od kiedy pamiętam, zawsze interesował mnie jedynie kontakt z drugim człowiekiem. Matko z ojcem. Może chcecie wstać i poćwiczyć coś, co? Jeszcze w międzyczasie. Za chwilę dam wam coś do poćwiczenia, ale nie będziemy wstawać i się w żaden sposób poruszać. Chyba, że chcecie. To się komunikujcie ze mną. Cztery i pół roku temu... Ile mam w ogóle czasu? Przepraszam. Kurde. Siedem zostało. Myślałem jak fizjoterapeuta, jak zacząłem pracę, myślałem jak masażysta, myślałem bardzo mechanicznie. Ale kiedy zacząłem poznawać całą strategię, wszystkie założenia osteopatii, zupełnie zmieniło się moje myślenie. Jedna rzecz, którą chcę wam dzisiaj podarować, to jest rzecz, która różni osteopatię od innych założeń, być może takich mechanicznych, które obserwuję u fizjoterapeutów. Czy chcecie wypróbować jedną technikę, żeby zobaczyć, na czym to polega? Jest komunikacja. Dziękuję. Już myślałem, że nikt nie żyje. Jeżeli chodzi o badanie, to jest jeszcze inna rzecz. To osteopata bada zakres ruchomości, jakość tej ruchomości oraz zakres końcowy. To, o czym pan dziekan dr Dwornik mówił, że szuka zaangażowania tkanki. To jest jedna rzecz. W jaki sposób rozpoznać to zaangażowanie tkanki, jak do pewnego momentu zostałem wykształcony w taki sposób, że jak nie ja się nie zaangażuję, to mi nie wyjdzie i nie zadziała. W osteopatii nauczyłem się jednej bardzo ważnej, dla mnie przynajmniej, rzeczy, że im lżej się robi, tym więcej się czuję. I im więcej się uczę o powięzi, tym więcej struktur mogę rozpoznać pod ręką. I teraz proszę wszystkich, robicie na sobie prosty test. Każdy ma w sumie odsłonięty odcinek szyjny kręgosłupa, wyrostek sutkowaty, przykładamy trzy opuszki palców na poniżej wyrostka sutkowatego na wyrostkach poprzecznych, załóżmy. Dobrze? Mniej więcej ten obszar. Najdelikatniej, jak tylko potrafię, przesuwam opuszki palców po skórze. Przyzwyczajamy się do tego, prawda? Teraz odkładamy rękę. Wracam z powrotem. Ruszam, ale dociskam tyle, ile palce pozwolą mi się zapaść do pierwszej bariery kolejnej. Czyli zobaczcie, mam skórę, poruszałem się po skórze. To tak jakby było tu, delikatnie. Okay? Teraz się zagłębiam, dociskam, przechodzę do powięzi. Dobra? I w tym momencie, jak przechodzę przez kolejną barierę, poruszajcie. Jest zupełnie inne odczucie? No jest czy nie ma? Dzięki. To i oczywista odpowiedź powinna być. Odkładamy rękę. Spróbujemy jeszcze raz. Przykładam. Mam skórę. Pamiętam, jak była skóra. Wchodzę głębiej. Pierwszy opór. Jestem na powięzi. A docisnę jeszcze mocniej. Pojawia się taka gąbka. Na czym jestem?
na mięśniu. A jak docisnę jeszcze mocniej, to poczuję guzki przednie i tylne wyrostków poprzecznych. Nie dociskajcie, bo zaraz będzie ból i się nie skoncentrujecie na tym, co będę pokazywał. W jaki sposób zmienia to percepcję tego, co będę robił niby mechanicznie? I w jaki sposób, zmieniając w ten sposób myślenie, widzenie palcami, mogę wpłynąć na ciało pacjenta i przeniesienie wszystkich bodźców? Wracając do techniki artykulacji. Na potrzeby badania, które przeprowadziłem, wybrałem odcinek lędźwiowy kręgosłupa z tego względu, że według badań 90% populacji ma z nim problemy. Dodatkowo w gabinecie tych pacjentów jest najwięcej z tego względu, że siedzenie, w skrócie, siedzenie zabija odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Możemy o tym porozmawiać w kuluarach, ponieważ jeszcze wcześniej prowadziłem badanie, co się dzieje z odcinkiem lędźwiowym po 5 minutach siedzenia. Technicznie, żebyście zapamiętali, nie będę się rozwodził nad jakimiś teoretycznymi rzeczami. Mam kończynę dolną zgiętą w stawie kolanowym. Mam zasadę rytmu tkankowego. I ten rytm tkankowy to jest rytm pacjenta, w który powinienem się wczuć. Też rzecz osteopatyczna. Jeżeli nie, to w tym momencie, jak wrócicie do gabinetu, wrócicie do pracy, możecie się dostosować do rytmu oddechowego. Nie będzie problemu, najważniejsze, żebyście skupili całą uwagę na tym, co się dzieje z pacjentem. Z perspektywy mechanicznej, tak jak mówiłem, technika artykulacji można tak w globalny sposób podzielić na dwie rzeczy. Ruch obwodzenia w maksymalnym, bezbolesnym zakresie ruchomości do bariery ruchomości. Więc jeżeli zależy mi na odcinku lędźwiowym, to prowadzę ten ruch obwodzenia. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy z tej kamery nie będzie lepiej. Jeżeli poprowadzę w rotację wewnętrzną, to kość udowa pociągnie miednicę w rotację prawą, miednica przez kość krzyżową pociągnie odcinek lędźwiowy również w rotację prawą. To jest przeniesienie sił mechanicznych. Na razie proste, prawda? I w zależności od tego, co zbadałem i który kierunek chcę odtwarzać, w tej sytuacji będę chciał odtwarzać rotację w kierunku lewym. Dobrze? Bo jeżeli wszystko przenoszę i ruch w odcinku lędźwiowym w segmentach niższych odbywa się w rotacji prawej, będę blokował jeden segment poprzez wyrostek kolczysty, opierając opuszek palca na bocznej powierzchni wyrostka kolczystego. I jeżeli mam wybraną barierę ruchomości, to wolnym ruchem, w maksymalnym, bezbolesnym zakresie ruchomości, czy widać ten ruch miednicy? Dobra, zrobię mocniej. Uwaga. Dobra. Przykładam opór. Tylko to nie jest tak, że i tam naciskam, bo pacjent ma czuć. Tak? Angażuję się. Angażuję się w tkanki. Przechodzę przez... Ześlizguję się w sumie z wyrostka kolczystego. Nie przechodzę tutaj przez mięśnie, tylko przez powięź i opieram się bezpośrednio na bocznej powierzchni wyrostka kolczystego. Przenosząc siłę z części dystalnej, mobilizuję wybrany dla siebie segment. Dlaczego to jest fajne? Mi to na początku przypominało, kurczę, masaż funkcjonalny, jak nic. Ale później się zastanowiłem, nie wiem, to chyba jednak coś innego, bo mi angażuje i stawy, i cały łańcuch, ale nie tylko. Cała powięź, wszystkie więzadła, torebki stawowe, mięśnie, ścięgna, powięź powierzchowną, w takim układzie powięź głęboką, naczynia krwionośne, limfatyczne i pnie nerwowe. Dzięki czemu mam integrację w jednym czasie na tej długiej dźwigni.
wszystkich struktur. Co jeżeli boli łękotka? Szybkie rozwiązania. Zmieniam dźwignię, no muszę ją skrócić. Kolec biodrowy przedni, górny, luźniutko. Opieram się na bocznej powierzchni wyrostka kolczystego. Czy to jest męcząca technika? Spójrzcie na moje ciało. Co ja teraz robię? Salsa. Co jeżeli pacjent nie może leżeć na brzuchu? Poproszę na plecy. Mam wyrostki kolczyste, więc ułożenie moich opuszków palców będzie również na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych, ale po stronie przeciwnej. Wygodne? Wybieram segment. Wprowadzam kończynę dolną w ruch obwodzenia. Najpierw kifotyzuję odcinek lędźwiowy tak, żebym bezpośrednio wybrał sobie segment docelowy. Wykonując ruch obwodzenia i blokując, ja tam nic nie naciskam. Tu nie ma żadnej siły. Blokuję po prostu wyrostek kolczysty, który będzie chciał iść w tamtą stronę. I tylko dzięki temu, że go powstrzymam, wykonam odpowiednią mobilizację. Komunikuję się z pacjentem. To jest fajniejsza technika, bo mamy siłę grawitacji, nie muszę nic przykładać, żadnej dodatkowej siły. W międzyczasie komunikuję się z pacjentem i mogę na przykład uczyć wizualizacji lub technik rozluźniania, żeby się koncentrował na oddychaniu, żeby sobie wyobrażał jakieś tam kwiatki, kolory. Dzięki czemu skuteczniej wyjdzie technika, bo im jest bardziej rozluźniony, tym więcej siły przejdzie właśnie na receptory znajdujące się w ścięgnach, w więzadłach, w torebkach stawowych i tak dalej. A co jeżeli pacjent nie może leżeć na brzuchu, na plecach, przepraszam? Przodem do mnie, proszę. Ściągam sobie kończyny dolne pacjenta do połowy uda. Mogę sobie oprzeć na udzie. Chwyt za stopy. Co się dzieje z odcinkiem lędźwiowym? To jest przez zgięcie oczywiście. Tamte były przez rotację. Dla kogo ta pozycja może być najlepsza? Dla jakich pacjentów? Dokładnie. W zależności od tego, jaki kierunek mogę sobie wybrać, to z tej pozycji mogę wyjść do jednej i drugiej rotacji. Jeżeli chciałbym, w tym momencie idzie do zgięcia w lewo, więc blokując wyrostek kolczysty, mobilizuję do rotacji prawej. Jakbym chciał zmienić kierunek, bo tylko na tym boku idzie, drugie zgięcie, blokuje z drugiej strony. Czas minął? Nie ma ciekawa. Bo miałem jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedno case study, ale ze względu na to, że czas goni, to może jak spotkamy się we Wrocławiu, to jak ktoś zechce, to pokażę. Dziękuję bardzo.